W minioną niedzielę w Ścinawce Średniej odbył się polsko-czeski jarmark wielkanocny gminy Radków. Na odwiedzających czekały stoiska wystawiennicze, rękodzieło, produkty regionalne i tradycyjne. Gościmy tutaj Urząd Marszałkowski z wystawą z paru powiatów z terenu województwa dolnośląskiego. Myślę, że to dobry kierunek. Tradycja, nasze ukorzenienie pokazujemy tutaj i do tego jednego i drugiego miłość, a będziemy to na pewno kontynuować, mimo że te dzisiejsze są już 21. Od wielu, wielu lat organizowane są jarmarki i wielkanocne, i bożonarodzeniowe. W przeszłości jako współorganizator tych imprez uczestniczyłam. Obecnie powiedzmy troszeczkę jako obserwator, ale zawsze jest pięknie, zawsze jest smacznie, zawsze to rękodzieło chwyta za serce. Także myślę, że warto takie działania i poszerzać. Zresztą widać, że te jarmarki się rozwijają w sensie takim, że jest coraz piękniej, coraz smaczniej i myślę, że warto je kontynuować. Na dzisiejszym spotkaniu gościmy łącznie około 100 wystawców, w tym nasze stoły gminne. To jest wystawa około 24-5, bo jeszcze uzupełniają. Jest wystawionych 16 stołów z terenu województwa dolnośląskiego i bodaj 8 stołów ze strony czeskiej jako wystawa i 3 delegacje z strony czeskiej. Natomiast jest też u nas wystawa, myślę, naszego przyszłego partnera, pięknej gminy Międzyrzecz. I wczoraj mieliśmy spotkanie, kolację i pewnie z tego wyjdzie kolejny nasz partner, z tego porozumienia i przyjaźń, podobnie jak z innymi. Jesteśmy na pograniczu polsko-czeskim. My jako Sejmik Województwa Dolnośląskiego też bardzo dbamy i rozwijamy współpracę między Polską a Czechami, czyli tą współpracę międzyregionalną, która jest dla nas priorytetowa. Pozwala to naszym regionom współpracować właśnie nie tylko kulturowo, ale również w różnych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, a gmina Radków jest pięknym miejscem, w którym właśnie dzięki też zaangażowaniu lokalnego włodarza taki jarmark odbywa się od lat, jest znany, ceniony w regionie. Jak widzicie Państwo, ściągnęło tutaj mnóstwo stoisk, mnóstwo przepięknych rękodzieł. No i Sejmik Województwa Dolnośląskiego też chce tutaj być, właśnie w tej gminie, w gminie Radków, bo jest po prostu pięknie. Przyjechaliśmy z Rokitek, zespół nas powstał 40 lat temu przy Kole Gospodyń Wiejskich. Obsługujemy wszystkie imprezy, jakie są na terenie gminy, w ogóle w powiecie legnickim, bo pochodzimy z gminy Chojnów, powiat legnicki. No i przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz. Bardzo nam się podoba, jest bardzo fajnie. Reprezentuję Koło Gospodyń Wiejskich Brzezio Łączanki z Brzeziej Łąki. Dokładnie miejscowość znajduje się pomiędzy Wrocławiem a Oleśnicą, więc kawałek miałyśmy, żeby tu przyjechać. Tradycyjnie myślę, że u nas trudno z tradycją. Na naszym stole tutaj króluje dzisiaj żurek robiony z własnoręcznie przygotowanego zakwasu na żur, który również mamy w sprzedaży. Natomiast ten żurek tak jakby integruje ludzi z różnych stron, którzy mieszkają w naszych rejonach obecnie. Na naszym stole jest paska, którzy właśnie robią tej paski. I nasze tradycyjne, jak burmistrz nasz prosił, żeby coś tradycyjnego zrobić, ritotta. Ritotta to jest na cieście francuskim, serkiem, różne jarzyny, wszystko i sosem jogurtowo-śmietanowym. To jest nasze babcie kiedyś to robiły. No pascha, przede wszystkim robią paskę, nie paskę, tylko robią na cieście biszkoptowym. My mamy prawdziwą paskę. Jak widać, jest tutaj dużo tych kół gospodyń wiejskich z różnych regionów naszego województwa. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby tą tradycję kultywować i żeby ją podtrzymywać, żeby następne pokolenia mogły również z niej korzystać. Dążymy do tego, żeby młodzi ludzie nie zapomnieli o tej tradycji wielkanocnej, która jest właśnie co roku organizowana w Ścinawce Średniej. I właśnie takie te paski, mazurki, serki czy inne właśnie rolady, żeby to niezapomniane było, żeby ta tradycja słynęła dalej, dalej, dalej. Nie zabrakło również prezentacji tradycji stołów wielkanocnych i występów zespołów ludowych. Program artystyczny przygotowany został również przez uczniów szkoły w Wambierzycach.